widzowie! W dzisiejszym odcinku zetkniemy na nowe przecieki, teorie oraz skiny nadchodzące do Fortnite. Jeśli lubisz takie odcinki, to zostaw łapkę pod filmem, napisz w komentarzu, czy film Ci się spodobał, no i oczywiście zostaw suba, bo lecimy po 2000 do końca roku. Dobra, ja już jestem w gierce. Paliliśmy sobie solo casuala. Lecimy oczywiście tutaj na jakieś odludzie, gdzie po prostu nikogo nie ma, żeby mi nikt nie przeszkadzał. No i tak, witajcie w kolejnym odcinku, oczywiście takim, gdzie wam wszystko mówię co i jak z nowościami. Więc może zacznijmy sobie od początku, czyli tak. Ostatnio wam mówiłem o skinie, który ma być za turniej lub na kupno telefonu. Okazało się, że będzie za turniej. Ten skin nazywa się Grappler Galaxy. I polega to na tym, że ten turniej mogą grać tylko Androidy, czyli musicie kupić, albo jeśli macie, no to musicie grać albo na telefonie, albo na tablecie z Androidem, no czyli na przykład od Samsunga, i to podobno ma zachęcić ludzi do kupienia właśnie Samsunga. Szczerze wątpię, że ktoś kupi telefon albo cokolwiek innego tylko po to, żeby zagrać turniej, żeby mieć po prostu jakiegoś tam skina. Bo skina oczywiście będzie chyba można kupić na Enebie, pewnie za 200 zł, tak jak to było w Nintendo. Dobra, mamy tutaj królika, może zabijmy go. Dobra, leży. Dobra, mówiłem wam o skinie. Więc jak już mówiłem o skinie, to teraz zostaniemy może w temacie skinów. A mianowicie, ma być teraz nowa ekipa, Fortnite ekipa, czyli po prostu pakiet, w którym dostaniemy foldolce, karnet oraz skina. Co miesiąc nowego skina po prostu będziemy dostawać. No i tak, tym skinem będą skiny mroku, bo powiedziałem będą, bo nie wiadomo, czy to będzie jeden skin, czy może więcej. Bo będą to prawdopodobnie trzy skiny, ale nie wiadomo, czy w jednym pakiecie, czy może jednak będzie to osobno, czyli że co trzy, jakby w te trzy miesiące najbliższe, po prostu co miesiąc będzie dodawany jeden z tych skinów. Ja nie wiem, więc jeśli chcecie się po prostu przekonać, to musicie po prostu poczekać, bo to nie ma na ten temat żadnych informacji. Te skiny będą oczywiście związane z kostką, która ma zawładnąć całą mapą w przyszłym sezonie. Ponieważ, jak wiecie, mamy ostatnio dużo, coraz więcej tych po prostu takich kulek na mapie. W ogóle Skara mamy kulek takich, ja to nazywam gluty, bo to tak trochę wygląda. Są rozmieszczane wszędzie i jak wejdziemy w portal, to się zamieniamy w taką kulę. I ta kula to jest Kevin, czyli kostka. Jezu, on to ma. Dobra, leży. Kevin to kostka po prostu, która była w 5 oraz 6 poziomie. Nie poziomie, tylko w sezonie. W ogóle weźmy sobie to. Wypiłem podkik. W 5 oraz 6 sezonie mieliśmy kostkę. Kto grał wtedy, to pamięta. I właśnie podczas inwazji kosmitów w tym sezonie Dr. Sloan, czyli skin, którym teraz gram, po prostu skorzystała z mocy kostki i te kulki mają im posłużyć w trakcie eventu do pokonania kosmitów. Przynajmniej tak na razie się to przewiduje. Nie wiadomo, czy tak naprawdę będzie, ale tak przypuszczają leakerzy, czyli ludzie, którzy po prostu się zajmują przeciekami na kolejne sezony, aktualizacje i tak dalej. Dobra, jak już jesteśmy w temacie aktualizacji, to we wtorek, w przyszłym tygodniu, będzie nowa aktualizacja. Prawdopodobnie o 10, tak jak to zawsze są aktualizacje. No i oczywiście będę ją dla was streamował, bo zawsze robię live'a z aktualizacji. Więc wbijajcie o 10 na streama z aktualizacji. No o 10 chyba nie, wcześniej zrobię. Bo o 10 to... O Boże, nie uciekaj. Czekajcie, muszę tego dziwaka zabić. No i co ci to dało? I tak zginąłeś. Dobra, jak już go zabiliśmy, to teraz wam mówię, co dalej. Oprócz tego 3 września, bo jak już mówimy o tym wrześniu, to 3 września ma zostać wprowadzony licznik. Licznik na środku mapy, tak jak było odliczenie do eventu Ariany Grande. Licznik do nowego sezonu. Czyli do tak naprawdę kolejnego eventu, w którym będzie właśnie ostateczna inwazja kosmitów i zwycięstwo ludzi. Prawdopodobnie, jeszcze nie wiadomo, jak to się potoczy. No tak jak wam mówiłem, Dr. Sloan chce wykorzystać Kevina,
który potem według mnie zawładnie mapą po prostu w przyszłym sezonie. Dlatego spodziewajcie się w przyszłym sezonie właśnie... To będzie motyw sezonu, to będzie właśnie kostka, tak jak było w 5. sezonie. Wtedy, gdy Drift sprowadził na mapę kostkę z jakiegoś innego wymiaru. Na razie nic więcej o tym nie wiadomo, to są na razie tylko przypuszczenia oraz tam jakieś przecieki, które nie są jeszcze do końca pewne. Więc oczywiście nie musicie wierzyć w to wszystko, co mówię, ale tak prawdopodobnie będzie. Dobra, przejdziemy sobie do kolejnego tematu, jakim jest właśnie 8. sezon. Czekajcie, bo on mnie tu bije. Halo, no, jak ja tu mam wylądować? Zostaw mnie, dziwaku. A, jeszcze ucieka. To jest szczyt debilizmu tego człowieka. Dobra, uciekamy. Uciekamy do strefy. Właśnie idziemy w sumie do strefy. Uciekać to bym tego nie nazwał, bo i tak go zaraz zabiję. Zaraz znajdę bomby w locie. A jednak nie dostał bomb w locie. Dobra. Zacznijmy sobie teraz może od dzikiego tygodnia. Jak wiecie, przez... O, nie, kurde, prawie rifta użyłem. Przez ten tydzień... Poprzedni oraz ten jeszcze do końca tygodnia będą dodawane codziennie jakieś nowe itemy. Były dodawane... Tak, zacznijmy od początku. Czyli na początek był Scar z tumikiem. Potem była snajpa. Potem było USP, czyli ten taki pistolet z tumikiem. Następnie ban spady i dzisiaj są rifty. Właśnie rifty teraz mam w ręce i sobie go użyjemy i polecimy do strefy. Nie będę się w nimi klepał, bo właśnie chcę wam to wszystko powiedzieć. A oni mi będą tutaj przeszkadzać. Oprócz tego zwiększyli nam drop launchpadów. Teraz launchpady wydropicie częściej. Ostatnio w tym sezonie cały czas launchpady były mega rzadkie, ale prawie z każdej skrzynki dropi launchpad. No dobra, przesadziłem. Tak, nie wiem, według mnie tak 1 na 10 skrzynek dropi launchpada. Tak ja myślę, że tak jest. Dobra, nie mamy maców, dlatego pójdziemy sobie po lamę. Może zabijemy tego? Bo spami do nich. Dobra, gdybym trafił więcej na początku, to bym go zabił już. O, nie wierzę. Dobra, nie chcę mi się z nim klepać już. Ale czy ty możesz, frajerze, mnie nie kolapsować? Dobra, mamy lamę. Mamy bandażownicę. Możemy, czujemy sobie jej. Chociaż w sumie nawet nie wiem, dlaczego to usunęli. Może stwierdzili, że jest to za mocne. W ogóle Essa chłopa zabiłem w locie. Pierwszy raz w życiu chyba, bo mój aim jest tak słaby. Ale mniejsza o to. O, kolejny. Dobra, zaraz wam jeszcze powiem, co dodali, ale najpierw musimy wyjaśnić oponenta. Co jest, co było? On mi skolapsował to. A, postawiłem mi z klikiem. Pan spada. Ale tu jest delay, tu się nie da boksować. Dobra, chłop ma ewidentnie dobrego aima. Więc jest dobrze. Co jest w ogóle? A, Rick się odpalił. To jest tak dużo chłopów. Widowie, nie! Dobra, zabiłem go. Nie trafiłem pompy, a on mi dawał z taktikala jakiś for damage. Dobra, szybko się leczymy. I spadamy stąd. Dobra, to już chyba wszystko, co wam miałem powiedzieć, dlatego teraz oczywiście wyjaśnimy sobie wszystkich tutaj pozostałych i zrobimy winka, więc no w sumie to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o nowości, dlatego oglądacie do końca, zobaczymy, co zrobię wina. Myślę, że zrobię, bo to są naprawdę słabi gracze. Dobra, gdzie jest launchpad? Tutaj jest. Nie boksuj się na casualu. Ja idę do strefy. Lancha postawił. Dobra, mój aim nie pozwala na takie laserowanie w locie. Aż, ziomek.
To jest jakiś tryhard na casualach. Który nie potrafi podmienić ściany. Zamiast podmieniać, to ją niszczy. Dobra, dawaj tego spaza, bo sobie jeszcze krzywdę zrobisz, Maciuś. Dobra, wzięliśmy trochę maców. Mamy kap tego. Kap cegły. Ty kolapsujesz naprawdę. Co on robi? On jest turbo słaby, nie? On się nie umie ewidentnie budować. To się buduj tam, ziomek. Chilluj. Ja już sobie idę. W ogóle jaka ta gra jest ładna, bo teraz sobie włączyłem lepszą jakość. Ja pierdzielę, żeby odcinek był lepszy. Po prostu żebyście widzieli w lepszej jakości moją grę. Kurde, bo on mnie zabije. Widzowie, spodcion... No, ale on tak kolapsuje, to jest advice. To jest ewidentnie, kurde, advice. To jest jakieś dziecko na casualu spocone. Dobra, ale jednak ja się okazałem być lepszy. Dlatego łatwo. Koleżka ma mało. Chyba mało. Nie wiem, ale w każdym razie dostał one shota. Co to jest za bambik? Ty, dwa bambiki mnie prześladują. Jeden minus 100. Dobra, jeden uciekł. On zrobił głupotę, bo poleciał launchpadem. On jeszcze większą głupotę zrobił, bo zaraz zginie. Też poleciał launchpadem, co jest z nimi nie tak? Zginiesz w locie, wiesz o tym. No. Już zaczynałem... Nie wierzę, patrzcie co, za, co to jest za skybase. Nie no, ale ja tego nie skolapsuję, bo to jest metal. Dobra, Essa, lecisz? No! Co jest? Udało mu się. A super jestem. Edit kursujemy go czy nie? Wiecie? John jest. Płakał się, bo dostałem high. Ach, cringe. No, patrzcie, jakim on jest gównem. Nie umie high granda wdobyć to. No co ja robię? Schodzi i używa lifta. Czajcie to? On nie ma maców, dobra. Mogę go klipować, ale nie wiedziałem. Dobra widzowie, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Więc jeśli wam się podobało, to oczywiście stawcie łapkę w górę i suba na kanale. Wbijcie na Discorda. To tyle, żegnam się z wami i cześć!